na Smolnej. Byliśmy tutaj niedawno i generalnie jakiś czas temu na TikToku znalazłam super miejscówkę, taki taras z widokiem na Warszawę i marzyliśmy sobie, żeby tam wyskoczyć, ale w końcu się okazało, że przeszliśmy taki kawał, że byliśmy w innej części Warszawy i już tu nie wracaliśmy. No i sobie przyciągnęłam, bo przyjechaliśmy do Warszawy na zaproszenie marki BioCup i jutro będę miała sesję zdjęciową. I nocujemy w hotelu, który jest właśnie tym budynkiem, do którego chcieliśmy przejść z tym tarasem. W ogóle cudownie! Dojechaliśmy lekko przed rani traską. Kierowca pewnie bardziej niż ja, bo było dużo wypadków po drodze i dużo dziwnych różnych sytuacji i tak o było. Tak, było. A teraz zabieramy rzeczy. Lecimy na ten wymarzony taras, jak się zameldujemy, bo będzie zachodzące piękne słońce. A później może jakaś drzemka i spacerek, zobaczymy. A dopiero co byliśmy w hotelu Indigo na rozstrzygnięciu turystycznych mistrzostw vlogerów. I w związku z tym już niedługo ruszamy na kolejną wycieczkę. I oczywiście zabieramy Was ze sobą. Tym razem jeszcze inne województwo zwiedzamy. Zapraszam Was. Tu mamy piękny widoczek na tarasie i tak dalej, ale nie, pokażę. Na chwilę, za szybki jesteś. No dobra, ja chciałem na tam pokazać. Idziemy. Tu mamy pokój przechodni. Numer 1. Tu mamy też łóżeczko. Tu mamy też widoczek takie w dawnym stylu, bo jest I mamy kosmetyki! Jukam! Zaraz będziemy testować! A tutaj sobie będziemy... Czekaj, bo tu jeszcze jest pomieszczenie zwane szafą. Dobra. Bardzo duże, fantastyczne. Mamy kolejne dwa łóżka do naszej dyspozycji. I tu stoliczek, balkonik, to jest mega fajne miejsce. No, z balkonem, zapraszam na balkon. Balkon jest super. Kochamy balkony generalnie. Mamy teraz widoczek na taras na dole, tam ogródek warzywny. No pięknie. Trochę się czuję, jakbyśmy byli, nie wiem, we Włoszech? Kamienicy włoskiej albo jakiejś takiej barcelońskiej, hiszpańskiej. Show ciało. A na taras jeszcze nie dotarliśmy. Bardziej nawet w Hiszpanii, jak takie kamienice mi się kojarzą. Pięknie, jestem zajarana. Totalnie. O, samolot mi zaleć. I palmy są. No, i palmy. To tym bardziej. Generalnie jesteśmy przy warszawskiej palmie tuż obok. No sztos, prosto! Zobaczcie to. Nice. I kotel tu jest. Poza tym, że nasz hotel to jest Shop & Boutique, ma genialny taras widokowy i w ogóle jest super, super miejscówką. W naszym hotelu też odbywają się koncerty codziennie, także no chopinowskie, jeszcze różne inne. No dzisiaj nie było miejscówek, ale może jutro, może. I z takim pięknym widoczkiem można sobie wypić lampkę wina, zjeść ciasto, widzieć wszystkie wieżowce Warszawy, także mega, mega fajnie. Byliśmy tam na zachodzie słońca, a teraz sobie spacerujemy. No miasto, bo noc, właśnie jest... jesteśmy w genialnej lokalizacji, bo od Smolnej tylko skręciliśmy, jesteśmy na Nowym Świecie. Idziemy sobie krakowskim przedmieściem, znaczy, chyba już tak. Nasz hotel też jest w centrum, ale 5 minut do atrakcji turystycznych, które ma pracę. Czad. No i już po zachodzie słońca, taki wieczorny klimat miasta, jest piękny. Postanowiliśmy sobie urozmaicić spacer, rozochoceni ostatnią paczką z Too Good To Go, bo w Galerii Łódzkiej, w gorąco polecam, nam się taka wypasiona trafiła z pysznymi wypiekami. I zaklepaliśmy sobie dwie paczki, z tym, że teraz skapnęliśmy, że obie są rzeczywiście blisko, ale w dwie różne strony. I teraz zawracamy dobre 15 minut, ale jesteśmy zwykle szybsi niż na wakacjach. Nawigacje. Jesteśmy szybsi na wakacje. Przynajmniej jeśli chodzi o chodzenie, bo jeden samochodem różnie. O, i lecimy. Najpierw po znowu chyba wypieki. A później mamy sushi. Kocham Too Good To Go. Mamy wypasione kanapeczki, mamy trzy rogaliki. Wszystko za dwie dyszki. Kawę sobie dobrałam. Za drugie tyle oczywiście. Nie kawę, tylko maczę. Jeść prawdziwa syrena, jak nie w Starbucksie syrena. No właśnie. Idziemy sobie z torbą syrenką. Teraz totalnie w drugą stronę. Na sushi. Przed wyjazdem Rafał mówił sobie, a może pobiegam trochę po Warszawie, będę miał czas. No i się okazuje, że sobie zaafirmował to szybciej niż myślał. Influencerzy z maczą biegamy po Warszawie. Bo inaczej nie zdążymy. Tym oto sposobem znaleźliśmy się na warszawskiej Pradze. Zdążyliśmy odebrać jedzonko, zjedliśmy sobie zupę na miejscu, mamy jeszcze sushi do domku. I sobie spacerujemy, bo tych rejonów nie znamy, przynajmniej tak spacerowo jeszcze. Może gdzieś tam kiedyś przejeżdżaliśmy, ale też nie kojarzę.
Czujemy się trochę jak w Brukseli. Podobnie, no. Nigdy tu jeszcze nie spacerowaliśmy, jakoś nie mieliśmy okazji. Ale to z tym, że w Brukseli byliśmy zimą, to jest cieplej. Ty, a może tak dołem trzeba przejść, tak. To już na bank się zgubimy. Za mało nam przygód na dziś, bierzemy hulajnogi. Pierwszy raz. Nie jeździliśmy jeszcze, nie ja wiem, nie jakim cudem. Nie wiem, co tu zeskowywać nawet, ja jestem jakiś... Czekaj, może jakaś latarka, coś tutaj, coś jest napisane. Jeżu, stara się czuję. No dobra, ogarnęliśmy jeszcze, tylko żebyśmy wiedzieli, gdzie jechać. Byłoby łatwiej, ale jest fajnie! Tam w prawo, super jest. Tak. Do siebie! Dawaj, pokaż ten widok piękny za tobą. Zobaczcie, ten widok! Jest fajny! Ale frajda, no dużo szybciej byliśmy. Przejechaliśmy sobie z Pragi na plac zamkowy i teraz jeszcze spacerkiem wracamy do hotelu. Ale mega, mega sprawa, naprawdę. Późno odkryliśmy, ale... Ale będzie wykorzystać. Przygoda. Przygodniku. I kawał drogi w sumie przejechaliśmy. No, raz, dwa. Jesteśmy już w hotelu, zaparzyliśmy herbatkę, mamy piwko i sushi. No i taki wieczór. Oczywiście balkonik otwarty, naprawdę jest mega cieplutko, jeszcze mega, mega fajny klimacik. No i tak sobie świętujemy 10 tysięcy subskrypcji, jaramy się tym naprawdę mocno. Lecę zaraz pod prysznic i na pewno zabiorę ze sobą jakieś nowości, które dostałam marki Biocap. I mamy tutaj dużo, dużo różności, maski, szampony, produkty do włosów i jaram się. I zaraz wylosuję coś ze sobą. Idealne zakończenie wieczoru, mam jeszcze rogalika ze Starbucksa i w telewizji leci pierwszy odcinek. Dzień dobry, jesteśmy już po śniadanku i dzisiaj zaczyna się dzień pełen atrakcji. Przyjechałam do Warszawy na zaproszenie marki Biocap i dzisiaj odbędzie się sesja zdjęciowa, także od rana nie musiałam się malować, tylko wystarczyło, że włosy wczoraj umyłam i już jestem gotowa do wyjścia, to mi pasuje. Mam teraz chwilę na regenerację. Dzisiaj relacje nagrywałam głównie telefonem na Instagrama, ale tutaj oczywiście też musiałam się podzielić, bo było rewelacyjnie, naprawdę mega, mega dzień. Rafał w tym czasie sobie zwiedzał Warszawę, spacerował po starej części miasta i w sumie no starej i nowej, tak obok siebie są mega blisko. O, rozleję czy nie rozleję? Czas na kawę i może drzemkę, ale szkoda włosów, szkoda makijażu. Zasnę oparta o ścianę chyba na chwilę. Dziś na sesji miałyśmy trochę zdjęć z produktami, więc musiałyśmy zdjąć osobistą biżuterię. Pierścionek zaręczynowy w życiu zdjęłam raz, jak skakałam ze spadochronem. Jest mi tak dziwnie bez pierścionka. A jasne. W ogóle mega dziwnie, zobaczcie. Taki mi pierścionek kupił, że już mi się wrósł w palec. Tak właśnie, żeby nie zdjął. I on niby jest na mnie trochę luźny, bo mi się obraca. Ale jak miałam go zdjąć, to po prostu trzy osoby mi pomagały. Byłam wolna przez cały dzień, teraz czas wrócić do tego. No nie udało mi się zdrzemnąć, ale trochę odpoczęliśmy i ruszam na miasto. Jedziemy teraz na uroczystą kolację, także jestem już przebrana. I na szczęście pod tym makijażem nie widać zmęczenia, w ogóle wyglądam jakby po prostu bym dopiero co... Nie no, nie wstała z łóżka, fajnie by było. No tak, dzisiaj mam dzień zachwycania się sobą w lustrze, musicie wybaczyć. O, i nie mam zamiaru nigdy zmyć tego makijażu. Jest piękny. Dzień dobry, wczoraj mieliśmy jeszcze cudowny wieczór z dziewczynami, a dzisiaj już wymeldowujemy się z tego cudownego hotelu, naprawdę jestem zachwycona tarasem, miejscem, lokalizacją, wszystkim. Jeszcze dzisiaj zjedliśmy super śniadanko i tutaj generalnie jest mnóstwo rzeczy, które są lokalne, dosłownie stąd są ule na dachu i do śniadanka można zjeść miód tutaj, jest tutaj szlak kawa tutaj palona, konfitury jest, o właśnie patrzę na ogródek.
tutaj o, warzywny. I warzywka mamy stąd, i zioła na śniadanka, i posiłki. No rewelacja jest, bo poza tarasem na dachu jeszcze jest tutaj takie, taka kawiarnia, restauracja na dole. I też tutaj są koncerty czasami, jednocześnie jeden na górze, drugi na dole. Oczywiście można posłuchać Chopina, może nie bezpośrednio, ale różnych wykonawców. I przy śniadaniu dzisiaj też grały podkład przepiękny, pianino. A ja dzisiaj jestem totalnie nieprzytomna, co być może już zauważyliście, bo nie mogłam zasnąć. Nie, żebym zamiast drinka wieczorem wypiła dużą kawę przypadkiem. Mogło tak się zdarzyć. Ale tak się wierciłam w łóżku i sięgnęłam w końcu po biblioteczkę hotelową. I dzięki ogniem i mieczom zasnęłam przy pierwszym opisie natury. Polecam, polecam. O, i tutaj widzicie, że vlogi ostatnio nagrywamy GoPro naszym, bo Canon, już i tak długo zwlekaliśmy z oddaniem do naprawy, była rysa na obiektywie, taka już widoczna na nagraniach. I w końcu się tym zajęliśmy, już z miesiąc temu wysłaliśmy go na ubezpieczenie do naprawy, także być może wróci. Tutaj jeśli chodzi mogłam wcześniej zacząć czytać to ogniem i mieczem wczoraj. Obraz jest ok, bardzo spoko, ale dźwięk słabo zbiera. Canon sobie lepiej radzi, także cierpliwości będzie lepsza jakość. Wyruszyliśmy na miasto. W czasie naszego wyjazdu wróciło lato i znowu mamy upały, prawie że 30 stopni, także fantastycznie. Może w mieście jest to jeszcze bardziej odczuwalne, więc może pod 40 podchodzić momentami tutaj. I dzisiaj wymyśliliśmy sobie coś, co już dawno też gdzieś tam mi na TikToku się pojawiało, że warto odwiedzić. Muzeum Pieniądza NBP. I to jest gdzieś niedaleko. Idziemy. Ta kubka się usypie do końca, czy do jutra byśmy mogli czekać? To, co traci kolor, zamienimy złoto. Gramy w grę. I co? A, spodnie tak za... No, najpierw dałem nóż, ale mniej gwoździe dostałem, a tu mogę wyciąć trochę materiału ze swoich gaci i też dostanę. Handel wymienny. Czyli dałem trochę noża i trochę gaci. Tak, moneta 20 kilo. Dawaj, 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 do góry. Ja bardzo dobrze. Mega fajne muzeum, naprawdę warto skorzystać, szczególnie że wstęp jest bezpłatny i jest super lokalizacja, więc przy zwiedzaniu miasta nawet takim jednodniowym jest naprawdę super, super opcja. A teraz postanowiliśmy wypić kawę i stwierdziłam, że wypijemy kawę tam. Teraz trochę zwątpiłam, czy dotrzemy. Zatrzymała nas na dłużej zależanka. Hałaczek. Będzie to kawa z widokiem. Idziemy na 30 piętro. Na pewno byliśmy w Pałacu Kultury. Rafał mówi, że pamięta, ja nie pamiętam, ale byłam na bank. Ale takim dorosłym, świadomym życiu to jeszcze nie. A więc tak to sobie wymyśliłam. Jest kawa. Są lody. Jest Rafciu. I jest piękny widok. Tak sobie można kawę wypić na tarasie Pałacu Kultury. Rzadko zamawiam słodką kawę, ale wzięłam mokę i postanowiłam ją na siebie rozlać. Na spodenki, telefon, kamerkę GoPro, wszędzie gdzie się dało. Jestem cała słodka i lepka. Yeah!
widoczek na drugą stronę. Wieżowce. Całkiem spoko widoczek. I spoko widoczek też może być z tamtych mieszkań. Przydryptaliśmy na plac zamkowy, jesteśmy właśnie w maczku. Trochę przetyreni, leciutko, wiedzie kapka. Na dużo nocy. No i powoli się będziemy zbierać, ale w ogóle nie mam nic na powrót i czekam aż trochę już będzie chłodniejszy taki wieczór na stanie, żeby się też nie w pełnym wyjeździe. Spodobało nam się. Zaraz skakujemy na hulajnogę i śmigamy krakowskim Przedmieściem. I wyruszyliśmy w podróż, powrotem chciałam wam pokazać, ale nadal mamy tak brudną szybę, co nie schodzi za Chiny, więc wystawię was za okno. Ta-da!